IPN chce zmusić samorządy do likwidacji reliktów postsowieckich. I tutaj nasuwa mi się pytanie związane z naszą kolumną zwycięstwa na Placu Wolności, jeżeli dobrze nazwę mówię, bo chyba tak to jest. Czy my jako samorząd sami podejmiemy jakieś działania? Znaczy ja osobiście, nie przeszkadza mi, ale to jest moje prywatne zdanie, czy będziemy czekać na jakieś ustawowe zobowiązanie nas do tych działań? Jeżeli chodzi o stanowisko prezesa IPN-u, no to jest to w tej chwili stanowisko prezesa IPN-u i ono się, że tak powiem, w luźny sposób odnosi do obowiązującego stanu prawnego. Więc ja bym był bardziej zadowolony, gdyby stan prawny był tu w tej kwestii jednoznaczny i by dawał możliwość tutaj działania lub nie, ale w tej chwili przypomnę raz jeszcze, w tej kwestii prowadzona jest bardzo obszerna od kilku lat korespondencja z Radą Ochrony Miejsc Pamięci i Męczeństwa. Niedawno dostałem od poprzedniego już prezesa Rady takie zalecenie, żeby wyremontować ten obiekt, ale wyjaśniliśmy, jaki jest tutaj u nas w tej chwili stan prawny i się prezes Kunert, profesor Kunert wtedy był prezesem, wycofał z tego swojego stanowiska. Również w tej sprawie zwracał się do mnie konsul generalny Federacji Rosyjskiej. Odpowiedzieliśmy jemu, a stan prawny jest w tej chwili taki, że korespondencja i uzgodnienia w tej kwestii były prowadzone przez właśnie Radę Ochrony Miejsc Pamięci i Męczeństwa z ambasadą rosyjską. Że w naszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis mówiący, że obiekt ten powinien być przeniesiony w całości lub części na cmentarz wojenny przy ulicy Rejmonta. Natomiast no, jest też problem taki, że zachodzi bardzo poważne ryzyko, to jest pewne, że samowolnie dokonując takiego demontażu naruszylibyśmy umowę dwustronną pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o ochronie właśnie takich miejsc, więc tutaj bez bardzo jednoznacznego stanowiska właściwych organów państwowych uważam, że mamy ograniczone możliwości działania, co nie zmienia faktu, że taką korespondencję w tej sprawie prowadzimy cały czas.